Siema widzowie, witam was w Kronikach Myrtany Archolos. Wykonujemy całkiem możliwe, że to są ostatnie misje. Chociaż mówiłem tak, pamiętam w 50 odcinku, jak rozwiedzaliśmy Corteza. Ja jesteśmy 35 odcinków dalej. Przypominam tylko to, co wydarzyło się w poprzednim odcinku. To za bestia, w jednej chwili wyglądała jak posąg, a później okazało się, że to jest bestia i się rzuciła. Muszę jak najszybciej wyruszyć do obozu i ostrzec pozostałych, więc do tego obozu wracamy. O kurwa. Albo i nie, bo czeka na mnie jebany gargulec. Kurwesyn. Zostaw mnie. Szkielet skrytobójca? Zostaw mnie. Dobra. Wyczyszczone. Moi ziomkowie niestety bagowali się i nie idą ze mną. Jeden niestety padł w poprzednim odcinku. Gdzie się? A ja to kurwa, ja myślałem, że ja do ziomów idę. O kurwa, sam się otworzył ten. Wypierdalasz. A nie, to się zamkło. Ty. Równie nie fajnie. Ja tu solo jestem, gdzie są moje ziomki? A to się zamkło. Poświecam se tu, bo się boję trochę, się zykam. Wykonujemy misję, słuchajcie, w tym całym sarkofagu. Mega się tym wszystkim jaram. Normalnie nie mogę odpuścić, już miałem pewnie iść w kimę jakoś. Jest 12 godzina rano. Już trochę zmęczony jestem. Ale nie mogę, widzowie, sobie odpuścić. Zajebiście mi się gra w tą grę. Absolutny majstersztyk twórców. Mówiłem, że możesz lajka zostawić. Pewnie wiesz, że możesz, a wiesz, że się zamienia na inny kolor? Pewnie też wiesz. A wiesz, że zrobiłem rewinda, którego możesz obczaić? I że na Twitchu normalnie streamuję i poddymiam tego? Tak już mogłeś nie wiedzieć, widzu. Dobra. Jak się tam dostać na górę, bo to rozumiem jest kurwa jedyne wyjście. Utknęliśmy w pułapce. Coś czuję, że nie na zawsze. Że da się tutaj tego miejsca trzmyknąć. Pytanie brzmi tylko jak, ale zajebiste pasy za 1000 golda. Jak wyjdziemy stąd, to będziemy pewnie bogaci. Tylko pasy do PayPalka i już wszystko jest gotowe. Jak to mnie wkurwia, no zaraz jest z tej strony, zaraz z tej strony się otwiera ten sarkofag. Strach mnie trafi, że oni to tak zrobili. Pierścień maga za 2 koła, no jakieś pojebane skarby. I teraz my się musimy dostać jakoś na górę. Pytanie czyli kurwa jak? To jest bardzo dobre pytanie. Jakieś pomysły, widzowie? Na szybko? Coś strzelić, to jest jeden z moich pomysłów. Nie, bo ja sobie tu przeszukuję wszystko, ale coś czuję, że ja to przecież kurwa zaraz padnę. W sensie, że ja utknąłem na zawsze. Nie wiem co mam, amulet Fenę. Jedyną taką sensowniejszą opcją jest się zamienić w coś. Tylko musiałbym się zamienić w coś co lata. Nie wiem czy istnieje w ogóle taka szansa. Mała bryła lodu, gejzer, Ciebie może pod dupę i wtedy polecimy do góry? Raczej wątpię. Lodowa lanca, kula ognia. Leczenie, ale miałem żart. Kurwa, ale nie powiem go. Ja się muszę się mniej cykać, mówić żarty. I mówić, że... Ale to był bardzo zły, żart. To był tragiczny żart. Ale... Dobra, widzowie, nie powiem. To już trochę za mocne jest. Może telekineza na coś, może ja czegoś nie widzę. Telekineza, zobaczmy. To jest coś do... Stron z dziennika. Dobra, fajno, a co mi kurwa do strony dziennika? Nic. A widzę! Proszę bardzo, cyk. A dobra. Dla bobów to jednak widzowie było. A nie pułapka. Tylko światło bym musiał mieć na całą, w innym wypadku może być ciężko. Nic kurwa nie będę widział. I musimy iść ostrzec naszych ziomów, bo tam było w kurwę tych gargulców. To już mówiłem wcześniej, tylko gdzie są nasze ziomy? Gdzieś tu coś miało HP. Ja już jest 1000 razy. O, to nasi! Znaczy najpierw to w kurwę gargulców jest. Przejdziesz przez te drzwi? O kurwa, przejdziesz. Ja już myślałem, że se pokazacze trochę. Dobra. Tak coś czułem, że te gargulce to są postacie do zabicia. Tak od początku miałem kurwa takie przyczucie. Te gargulce to nie fajnie jest. Zresztą strzeliłem raz do niego, bo takie miałem przeczucie, że coś tu kurczę nie gra. No szkielet łucznik, witam. I żegnam jednocześnie. Jak tu przyszliśmy, to właśnie było takie przeczucie posiadane. Chyba się nie myliłem, no nie powiedziałem tego, że tak czuję, ale tak czułem. Łe, po, nasi giną. Trzeba pomóc naszym. Gargulce, cyk. Kurwa, no, Marwin. Ale bo zaraz ktoś się wyjebie. Pyk. Ile expo dają? Co to było? Mnie się pytasz? Usłyszeliśmy krzyki i huk kamieni? To pobiegliśmy natychmiast w stronę obozu. Te przeklęte kamienne posągi. Musiały tylko czekać na dogodny moment do ataku. Jesteś pewny, że to nie my je zbudziliśmy? Cholera je! Jedno jest pewne, że twardsze niż golemy i trolle razem wzięte. Cudem nam się udało wyjść z tego cało. Jak duże straty ponieśliśmy? W tym całym zamieszaniu część naszych mogła się rozbiec po grobowcu. Zaraz zajmę się oszacowaniem naszej aktualnej sytuacji. Nie ma co się teraz rozwodzić nad zmarłymi, gdy miecz jest już tak blisko. Najwidoczniej ich śmierć jest ceną za równowagę. A ja mam miecz, nie? Nie. Co teraz zrobimy? Razem z Riordianem zajmiemy się reorganizacją chłopaków i wszystkimi rannymi. Mieczem? Nie możemy teraz tracić ani minuty. Ty, a ja tak mówię, że to ostatni odcinek, a przecież my musimy wziąć ten miecz. Musimy znaleźć miecz, o ile go nie mamy. Zanieść go tu. Wrócić do magów wody. Co to? A mikstury, dobra. Wrócić do magów wody. Magami wody zrobić rewolucję. To chyba nie aż taki koniec, ty. A to ja nie mam miecza? Jeszcze? Wróciłem, Gargulce zaatakowało obóz. Całe szczęście, że wróciłem na czas. Sytuacja wygląda na opanowaną, ale nie może przedłużać wyprawy. Przejdę dalsze korytarze sam. Wojownicy muszą zostać... CO?! Jak to kurwa sam? Isel, idziesz ze mną i... Jak to sam? Kardak, nawet ty nie... No nie. Jak to sam? Bari. Wy macie coś? O. Będę potrzebował drabiny, żeby dotrzeć w głąb twierdzy. W takim razie przygotowywanie kładki będzie musiało chwilę zaczekać. Wezmę jednego z naszych i zaprowadzisz nas na miejsce. Powiedz, gdy droga będzie bezpieczna i będziemy mogli ruszać. Kimi drabina? A wiem gdzie! Tak, drabina, tak, drabinę. No, właśnie, tak. Przygotowanie takiej małej drabiny to żaden problem. Miejmy nadzieję, że reszta prac z kładką pójdzie nam równie sprawnie. Sprawdź, co jest na górze, a my zaczekamy tu na ciebie. Dobra, mam nadzieję... To ja naprawdę nie mam tego miecza przy sobie? Przecież ostrze Wolzaka. To nie jest to, co szukamy? Czy jestem kurwa głupi? Czy ja to znalazłem za szybko? Na przykład. To jest faktycznie ostrze tego władcy, ale... Ej! Zostaw, spokojnie, kurwa. Ty piętnujesz. Piętnujesz to raczej nie jest odpowiednie słowo. Palisz do ataku, skurwesynie. Spokojnie, wychilluj. Nie, my chyba szukamy, widzowie, trochę innego miecza. O kurwa! Szkielet! Półobrót! Szkielet! Pyk! Dobra, jestem kurwa gotowy na ścisko. Jeszcze ktoś tu? Poddymić chce? Co tam znalazłem? Światło Vardhal. To nie jest to, co szukamy? Istnieje taka szansa. Kurwa, nie wiem czego. O, jakaś notatka, nie zdążyłem przeczytać nawet jaka, niestety. Tych notatek mam za dużo, będę je musiał iść w końcu do tego miasta i odłożyć. O! Poskramiasz troli. 3 za punkty za mało zręczności, ty. Nie. Co ty gadasz? 3 punkty za mało zręczności? Goblinkie jagody jakieś coś? Mam? Nie, kurwa, nie. Żadne gaszenie światła. Nie, no co ty gadasz, chłopie? Wasz siłasza i ocie kryńca. Fajne rzeczy. Pała zręczności. To bym mógł, nie? Bo to, a nie, to daje, no to daje 4 zręczności. No to daje 15. A z drugiej strony przecież ja i tak nie walczę mieczem, więc w sumie po co mi to na razie. Na razie zostawimy jak jest. Odpalam tu światło. Mam nadzieję, że będzie się palić długo. Tutaj cały czas mam nadzieję, że będzie się palić. Już widzę, że tam muszę jako chrząszcz przejść. Cholera, ciekawość mnie zgubiła. Utknąłem w pokoju bez wyjścia, jeśli nie liczyć niewielkie szpary w ścianie. Gdybym tylko był w jakiś sposób, żeby się przez nią przycisnąć. No, zapewne jest. W jakiś sposób. Najpierw skrzynia. Nie mogę otworzyć tej skrzyni? Nie, twórcy. Coś się wy narobili, że ja skrzyni nie mogę otworzyć. Chyba, że tak. Chyba, że się zbugowało. A, zbugowałaś. Ufer. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, prawo. Spodziewałem się, że... stare monety będziemy je mogli wymienić na nowe monety. Spodziewałem się, że znajdę przy nich tego, nie? Przemianę chrząszcza. Możliwe, że mieli taką przemianę, ale nie zauważyłem. Ale na pewno wiem, że taką... takiego spela mam w eku. Nawet 4. Nie powinno być żadnego problemu. Chrząszcz, a nie many. Spokojnie, zaraz będziemy chrząszczem. Idziemy tylko... Mana, 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 mana. Halo. No nie, dobrze, że tego nie zjadłem, bo umarł. To cyk. To cyk. Pozytywny aspekt tego, że mamy dużo many, że mamy mało jakby punktów many, jest fakt, że szybko ją uzupełniamy jakimiś pierdołami, typu ta pokrzywa i full many już mamy praktycznie. Zajebiste. No świetnie. To jest super, kurwa. Zajebiście, że ja w ogóle nie będę widział, gdzie ja idę przecież. No, świetnie. Super gra komputerowa. Okej, szkielet. Co on zapierdolić? Enter. Dobra, udało się. Tuwa, widzowie. Co teraz? Cholera, ciekawość. Aha, no tak, musimy wrócić do naszego zioma. Dawaj. Puszczy twórcy gry nawet z takiej lokalizacji zrobili 50 minut kontentu. Gdzie to było? Tu jest... Sala tronowa. I to było gdzieś po przeciwnej stronie, ile dobrze kojarzę. Tutaj? Chyba tutaj, ale kurwa nikogo nie ma, ty. Ani śladu po Warni jego pracowniku. Jak na życie, to pewnie służyli i uciekli w stronę obozu. Oby tylko nikt nie dopadł ich po drodze. Nie, bo to się okaże, że my kurwa solo będziemy na końcu wychodzić z tej lokalizacji. Gdzieś tutaj powinno być... Zostaw! Ten sam się nie wywalił zaraz. Zaraz mnie tu jakiś gargulec zje i co będzie? Nie fajnie będzie, idziemy dalej, widzowie. Oby skurzyli. Oby przeżyli. Znaczy, czy aż tak mi na tym zależy, to nie za bardzo. Najbardziej, a ty ciągle tu będziesz szkielet łucznik stał? Jak Roś będzie cię nie zabił, to ty się będziesz respił tu? W tym samym miejscu? Nie tyle co zależy mi na tym, żeby oni przeżyli, co na tym, żebym kurwa sam nie przechodził dalszej tej lokalizacji i walki z duchami. Zawsze lepiej jak jest ktoś przytowy. Nasz Gothic akurat taki super straszny nie jest. No chyba kurwa nie wrócili za bardzo. Tu jesteś. Wszędzie cię szukaliśmy. Doprawdy? Miałeś czekać w sali z drabiną. Tak się umawialiśmy. To on był przecież, tak. Ale później usłyszeliśmy jakieś podejrzane odgłosy i postanowiliśmy taktycznego odwrotu do obozu. Znam takie Wybacz manewry. To zamieszanie. Już wracamy do pracy nad kładką. Jak znosisz przebywanie? Przez całe swoje życie. Dobra, i co teraz? I teraz nie mamy turbocelu. Hej! Markus. Dostęp do jednego z pomieszczeń blokuje mi korytarz z końcami. To prawda. Wyciągnij broń strzelecką i rozejrzyj się za jakimś przełącznikiem. Kurwa. Nie ma sensu tworzyć pułapki, której nie można by awaryjnie przełączyć z każdej strony. Jako że jest to nieruchomy cel, to bez większych problemów powinieneś go trafić. No to była konkretnie dobra podpowiedź. Nie będę ukrywał. Mogłem o tym pomyśleć wcześniej, bo dokładnie tak samo było w Gothicu 2. Jak użył mocy mózgu, to bym nie musiał tutaj chodzić zapewne. No nic, więc chodźmy tam do tamtego miejsca. Strasznie tu dużo biegania jest. Ja nie lubię tych lochów. W Gothicu 2 też, kurwa, te lochy. No nie lubiłem tego. Najmniej sprawiają mi przyjemność takie chodzenie po lochach. Najbardziej, tak jak mówię, sprawia mi przyjemność. Nie wiem czemu, ale tak mam. Takie zwykłe, normalnie wykonywanie misji, chodzenie sobie po lasach. Jakoś tak się, kurwa, lepiej czuję wtedy, jak tak se gram. Dobra. Strzel w głowę niedźwiedzia, grog. Nie, to raczej nie. Strzel w głowę niedźwiedzia. Trafiona? I co teraz? Zatopiona? O. No dobra. Proszę nie wstawać. O kurwa. To ma jakiś turbo głos, to jest jakiś turbo OP szkielet. A nie. Wow, co to tak miga? Co tak migało, ty? Dobra, zobaczmy, to może tu coś musi być, coś ciekawego. Wiedza magiczna, świetnie, to akurat najmniej mnie, kurwa, interesuje. Tu nic, regał na książki. Zmiana warga, leczenie średnich ran. No nie, ja tu muszę, kamień milowy musimy zrobić. Chyba, że to jest ten, chyba, że ja już ten miecz znalazłem i bez sensu tu kurwa chodzę. Wystarczy oddać tą misję. Wydaje mi się, że poza tym, gdzie teraz jesteśmy. Ciekawe kurwa, co dźwięki wydajesz. Kurwa, jesteś niejebany. Ja też tak umiem. Ej pierdolec. Nie potrzebuję cię w moim składzie. Skóra trolla, bełty, srebrna kusa 2800. No są to skarby. A my skarbu szukamy, no tak. O tym też zapomniałem zupełnie. No tu już nic nie ma ciekawego. Chyba. Zostałem... Jak zwykle powiadomienie ze strony, z której nie powinienem dostać powiadomienia. Proste. Muszę to w końcu kurwa wyłączyć. Ja tak, nagrywam o tu. Cyk, powiadomienie z Chatterbaita. Ktoś online jest. Dzięki! Warto by. Chcę wypierdolić to konto jebane. Na chuj mi konto. To mnie wkurwia. Dobra, zbieramy rzeczy. Znaczy, konto jest fajne na różnych takich portalach. Tylko względu, że jak coś lubisz, to nie musisz później szukać filmu 40 lat. Tutaj... Ale co ty tak walczysz, skurwysynie? Możesz sobie sprawę sprawnie załatwić. No nie? No ta widzowie. Ale... Ale tak... no znowu się zrespili, no. A tak ponad tym to więcej niczego to wkurwia, szczerze mówiąc. Niczego tu nie znajdę. To są jedyne drzwi, przez które przyszedłem? O kurwa! Czemu ja wcześniej przez te... A wiem czemu przez te drzwi nie przyszedłem. Dobra, tu już jest... Kombo. Kombo jest tu, potworów. Tak, nie przyszedłem, bo musiałem wracać do naszych ziomów. Oj, chyba padnę. A nie, nie trafisz. Jesteś za daleko. Lamus. Niczego tu nie znajdę. Musieliśmy wtedy... Nie mieliśmy takiej możliwości, bo gra kazała nam wracać. I ostrzec naszych ziomów, zobaczyć co się z nimi dzieje. Więc nie miałem okazji tu wejść jeszcze. No dobra. Tam nic ciekawego nie znaleźliśmy. Tutaj jest wino. Ja nie wiem, czy odpalanie tych rzeczy to coś daje. Bo mam wrażenie też, że one kurwa gasną. Za 5 sekund. Ciągle zapominam o tym, żeby chować pochodnie. Nie muszę wypierdać. Erik debilu, nie musisz wypierdać tej pochodni na podłogę. Możesz po prostu ją kurwa trzymać. I chować tym samym przyciskiem. Okej, szkielety, dużo. 1, 2. Tyk. Coś jeszcze? Chyba nikt. Zapalamy pochodnie i lecimy dalej. Nienawidzę katakumb. Nienawidzę. Gargulec? Rozpierdolę cię z daleka? Rozpierdolę. Przyjdziesz tu czy nie? Dasz radę? Dasz radę niestety. Ale byłem szybszy. O, otwieranie tych sarkofagów. Sarkofagów? Srebrny naszyjnik. Sarkofagów. Żmudne i nudne zajęcie. No nic, ale musimy przez to przejść. Później będzie... Znaczy, sama lokalizacja jest bardzo interesująca. Natomiast... ja bym najchętniej przez tą lokalizację bardzo przeszedł i wyszedł i tak nie chodził, jak to robimy od 2 odcinków. Już drugi odcinek spędzamy tutaj, to już jest prawie 1,5 godziny. Może trochę przesadziłem, nie wiem ile tam ten odcinek miał, ale no jest sporo czasu spędzone w tych podziemiach. I no nie podobało mi się to. Chyba wolałem jak po prostu byśmy wszedli i wyszli i skończyli tą misję. Uważam, że mamy... Tu jest jakiś portal. A to jest runa, żebym nie musiał zadupcać pewnie. No i to mi się podoba. O, no i teraz to my na We Talking. Ale po co? Jak jeszcze... Nie, to bez sensu. Ja się... A nie, to jest taka, co się transportuje, kurwa. Czym? Nie czym, tylko podnoś tą pochodnię. To jest taka, co się transportuje gdzieś na inny koniec mapy. Coś takiego. Na razie może nie wchodźmy w to. Tutaj? Co tu się dzieje? O kurwa! Szkielet mag. Kolejny poziom, świetnie. Superaśnie. Fantastyczna informacja. Szkielet. Dobra. Powoli za wolno wstajesz, gościu. Ale już widzę, że się w Szaranowicza zamieniłem. Teraz opowiadać jakieś historie albo mówić na inne tematy, to tak. Szkielet, szkielet, zabijamy szkielet. Po prawej stronie szkielet. Wjeżdżamy szkieleta, tak. Zdajcie sobie, jeżeli chcecie. Bierzmy tylko co jest tutaj możliwe do zebrania. Jest to... A, leczenie ciężkich ran. Wiedza magiczna. No i nie idę w magię, no. Stół alchemiczny, ja nawet nie umiem w stół alchemiczny. Ja nie jestem Snarks, ja nawet nie umiem w CS-a. Nawet CS-a nie umiem. Nie, ja nawet... Nie mam CS-a? Nie będę co mówić. Dobra, no co? Jolo czy nie jolo? Są tu jeszcze jakieś drzwi? Nie, ale jest szkielet, który się nagle zrespił. Kurwo jebana. No wyciągnij ten łuk! Marwin! Zabijaj. Krew, Marwin, krew. Rozumiesz? Żądamy krwi. Efekt znaki zapytania to raczej sobie odpuszczę wybicie tego. Chociaż można spróbować i zobaczyć co się stanie. To może nie teraz. Skończmy tutaj zabijanie tych potworów. Gargulec. Tu coś ciekawego, szkielet. Kurwa, no nie ma, tu nic się nie dzieje, widzowie, no. Zawsze po takich słowach jest jakieś zadyma. My w tym miejscu nie byliśmy już 5 razy. W sensie to miejsce wygląda jak... Dobra, nie będę tego odpalać, bo to jest kurwa tak... To ja będę marnować na tym 500 minut, no. Szkielet łuczny, świetnie. Szkielet wilczego syna, świetnie. Z drugiej strony jak nie będę odpalać, to tu będzie ciemno strasznie. Ale dobra, no nie będę marnować 500 godzin na odpalanie tych rzeczy, bo ja chodzę i z 5 minut już pewnie odpalam te rzeczy wszystkie. Tu coś jest ciekawego. Gargulec jest. Kurwa, jakie to jest wielkie, widzowie. O, tu mi ktoś huchnie do ucha. Kurwa, ja syn. Przestań huchać, to na pewno jest ten gość. Co ty kurwa? Noju, 2 gargulce naraz? Ja te gargulce są pojebane, one takie kombo ci sprzedałem. Lewy kurwa, prawy, podbródkowy, sierpowy, wszystko. Dobra, wypiję to. Chyba w ogóle dostałem te potki, bo tyle nie miałem. Dobra, nie chcę mi się z tych szkieletów podnosić wszystkiego, bo to jest kurwa bezsensowne. Ja niestety jestem takim człowiekiem, co musi po prostu. Nie wytrzymie, jak nie otworzyć każdego, nie zbierze każdej rzeczy z każdego jednego szkieleta. Bo się może przydać. Chomikiem jest, widzowie. Chomikiem. Chomiku. Jest posiadane. Ale to tak w życiu normalnie też mam. Zawsze kurwa, bo coś się może przydać. Oczywiście, że może. Ale zazwyczaj wiemy jak to jest. Się pewnie kurwa zrespisz. Tu jest coś potrzebne znowu. Co tu jest potrzebne? No czym? Ach, jak zwykle. Odpalać to, czy nie odpalać? Jedno możemy odpalić, żeby chociaż coś tu było widać. No dobra, to też odpalę. Teraz wszystkie pokleje będę z powrotem odpalać. Powiem, że tak. Nie mogę powstrzymać potrzeby widzenia, kurwa. Widzowie. Ale zajebista zbroja. No, tak jakby mieć zbroję, to by była siekiera. Coś czuję. Oni mi, kurwa, gwardzisty królewskiego dają zbroję, a ona 7 razy gorsza niż ta zbroja Archolos. Dzięki za prezent. My chcemy otwierać te sakrofagi. Co ja mam z tymi sakrofagami? My chcemy otwierać sarkofagi? Dobrze? To. Sarkofagi. Bardzo dobrze powiedziałeś. Dobra, no chcemy, może znajdziemy coś tam ciekawego, a przede wszystkim nawet nie tyle co ciekawego. To możemy tam znaleźć ten miecz, który będzie nam potrzebny do otwarcia tamtych wejść, tamtych wrot. Jednych z tych sarkofagów. Mam nadzieję, że nie znajdziemy miecza, który był nam potrzebny. W pieprzonym szkielecie. To już by mnie szlak trafił. Się tak okazało, że w którymś z tych szkieletów ten miecz, który otwiera tamte wejście, by nie wytrzymał. To ja sobie akurat postanowiłem, że nie będę zbierał. A okazuje, że jednak ten jest potrzebny. Niczego tu nie znajdę. Że potrzebne jest zbieranie, bo było w szkielecie. Mieczyk potrzebny. Wycofam się z tego względu, że pomyślałem, że tutaj może znajdę za tym miecz. Gdzieś tutaj. Bo Marwin nie powiedział żadnej konkretnej informacji. Może po prostu najzwyczajniej w świecie gdzieś tutaj jest blisko? Nie. Za łatwo by było. Ale warto było sprawdzić. Już... Czy ktoś mi huchnął i zgasł mi światło do plecami? Czy ja dobrze teraz kminię? Że ktoś huchnął i zgasł mi światło za plecami? Ten potwór czy ten duch? Czekajcie, aż to muszę to na odcinku zobaczyć. Kurwa, syny jebane z tej gry Kroniki Myrtana Archolos. Człowiek chce pograć, kurwa, normalnie. Oni ci będą huchać i zgaszać światło, jebańce. Wypierdalasz, nie potrzebujesz żadnego huchania. Pierdolę, grałem w takie gry, przecież ja tu se kurwa w gotika gram, a nie. Będziecie mi huchać. Chłopie. Ale tak było, no zobaczyłem, no dobra. No i grałem, zgasło światło. Nie lubię takich rzeczy. Ale powiem wam szczerze, że jestem zbyt zmęczony, żeby kurwa mnie to obchodziło w jakimś stopniu. Jak człowiek jest zmęczony w miarę bardzo i skupia bardziej, no zobacz na te miecze, 3000 godne, jesteśmy bogaci swoją drogą. Skupia się bardziej na tym, żeby rozmawiać i żeby coś powiedzieć ciekawego. Żeby nie być za głośno, żeby gra była w porządku. Też tak szczerze mówiąc ma w piździe, to czy coś go wystraszy. Wiadomo, to jumpscary by były gorsze. Ale takie z kuchni to nawet śmieszne było. No nic, no byłem tu się nic nie znajdowało. Wszystkie te sarkofagi otwarłem. Tych chyba nie ruszałem. Może tutaj coś ciekawego będzie. Nie, jednak ruszałem. Gubię się już powoli. Chcę iść teraz w prawo albo w lewo. W lewo możemy ten szybki tepa wziąć i wydaje mi się, że no jest to jedyna droga, która prowadzi dokądkolwiek, więc pyk. Kurwa, za wolno tego. Szybko, zabić zanim przyzwie kolejne szkielety. Pyk. Wow. A? Pytajmy co tam w tym dzienniku. Nie mapa, tylko co w dzienniku. Jeden z teleportów w bibliotece zdaje się nie działać. O. Ani śladu po awarinie. Jak to zdaje się kurwa nie działać? A, że przy... że tylko w jedną stronę da się przyjść. No kurwa, niedobrze. Zobaczmy czy można tu coś podnieść. Książki, nie. No to co, idziemy dalej widzowie. Teraz mi pewnie zgaśnie to światło. Pyk. Który tu do frajerów rozjebania. Nie chuchaj. Nie szuraj, kurwa. Dobra. Wow. Okej. Okay. Znowu jestem w miejscu. Kurwa, jakie teleporty dziwne. A cicho. Za cicho. O. O, ognik. Ognik. Co robisz, ognik? Mogę cię zabić? Mogę do siebie postrzelać, ale... Czym? Ognik. Może my się jakieś kurwa dogadamy, ty. Dobra, no trochę cię pewnie wkurwiłem, bo do ciebie postrzelałem, nie? A może da się z tobą pogadać, co? Ognik. Nie, nie da się. No dobra, no to co? Idziemy dalej. Gdy stanąłem na jednych z kręgów takich jak ten, na zewnątrz grobowca zostałem przeniesiony do kolejnego ukrytego pomieszczenia. No. No racja. Ale że co? Dumy. Poczekaj, bo ja tu nie kumam, co tu się dzieje. Myśmy wrócili, tak? Ja widzowie nie spałem. Ale teraz mogę pozbierać te książki, a wcześniej nie mogłem. I mikstura? To jakby to samo pomieszczenie, ale inne? Trochę nie kumam. Ty, mogę te regały na książki przeglądać. Wcześniej też nie mogłem. O, jest tu coś ciekawego. Jakiś kurwa kusza z magiczną rudą. Jak to zrobię, to będziemy bogaci, widzowie. Volker będzie rozwalany w pół. Będzie zamach na Volkera, mam nadzieję, robiony. O, błękitny orzeł. Ty, to są takie fajne schematy, których nigdzie nie znajdę indziej oprócz tutaj. To mi się kurwa podoba już. Co to kurwa było? Co to było? Kurwa, rozpierdolę tych twórców. Co to było? Pa, idę na nagranie zobaczyć, co to było. Co to było? Kryształka się wystraszyłem. Ta, no, było wystraszone, kryształka się. Dzisiaj widzowie nie bierzcie narkotyków, bo zmiotą z plansy. I śpijcie też z czasem. Też was może zmienić z plansy, dzisiaj będziecie kryształka bać. O kurwa, to wszystko ma... Nie myślę, że każdy z tych rzeczy mogę podnieść. No, wystraszyłem się tego kryształa, widziałem na tym. To śmieszne. Okej, okay. Mogło mi się przewidzieć. Mogło? Mogło. Ciekawe, czy na samym początku, jak nagrywałem ten odcinek, czy poprzedni? Nie. Chyba nie pamiętam, który odcinek. To na samym początku, chyba poprzedni. To na samym początku widziałem, że tam była jakaś taka postać, która mi znikła na chwilę. Pojawiła się i znikła. Jestem ciekaw, czy sobie jej też nie wymyśliłem. Mój mózg mnie nie robi w chuj. No dobra, ja bym chciał się stąd kurwa wydostać, no nie? No tylko... Tylko jak? Czym? No czym? Ja bym chciał się wydostać przede wszystkim. Manuskrypt zielarski. Chcesz przeczytać, czemu nie? Wiecie, ja to znajdę... Manuskrypt zielarski. Dobra, mam ten manuskrypt zielarski. Przeczytajcie sobie. Kurwa, odbija mi się. Ziew. Kurwa, jakie kombo. Ziewobek. Przeczytajcie sobie, jeżeli chcecie. Znajdziecie. Może muszę mieć nadzieję, że przyszłe pokolenia znajdą sposób, aby hodować rośliny w podobnych warunkach. No dobra. Tylko ja bym najbardziej to się. Kurwa, ognika nie mogę zabić. Napierdalam do niego nic. Nic się nie dzieje. Tu nic nie ma. Tu są zwłoki. A tu jest kolejny teleport do tej samej lokalizacji, z której nie ma wyjścia, tak? No tak, no ta sama lokalizacja, kurwa. Jak ja mam przerwać? Jak ja mam stąd wyjść? Widzowie. Halo. Jak stąd wyjść? W ogóle jesteśmy na takim, tak mamy mało, słabo rozwiniętą manę. Dużo bardziej się opłaca po prostu zjeść takie ziele, niżeli wypić potkę, bo ta potka zupełnie nic nie daje. Jak mam się stąd wyjść? Gdzie tu jest przełącznik? Gdzie tu jest switch? Switch jakiś. Kurwa mać. Tu musi być coś w ścianie jakiś. A, jest! Oszan! Dobra, mamy to. Mam nadzieję, że to jest wyjście jakieś. O, jest to... O, jest to kuźnia. Rozumiem. Tylko co mi to dało? I gdzie ja mam się teraz pójść w ogóle? Nie wiem, czy stoi tu szkielet, jak zawsze tu stoi? Nie. Ja my dobrze... A nie, ja nie w tą stronę idę. Tu by nie był szkielet? A stoi, on kurwa zawsze tu stoi. Zawsze tu stoi ten szkielet jeden. Jebany. Dobra, idziemy dalej. Ty, może ja już mam ten miecz, co? Kessel. Kurwa, no nie mam jeszcze tego miecza? Cynamon. Stone. I to co my dalej mamy począć? Ej, ty. Kardak. Ktoś mi tu to coś ma coś do powiedzenia? Chociaż dwa zdanka? Coś tego? Hej. Varin. Morale nie pytam, bo mam to w piłówę. Ej, ty. Markus. Nic. Riordian. Jak nie ty? No. I ty. A zobaczymy, że też Lowell trzyma coś do powiedzenia i Duster. Dobra. Chciałem powiedzieć, że Riordian jak nie on, to kurwa jest nikt chyba. Ale widzę, że on. Natrafiłem na jakąś zagadkę. O nie, nie natrafiłem. Czemu to miejsce wygląda jak katakumby i mieszkalna twierdza jednocześnie? Dawne pokolenia wilczych synów funkcjonowały i pojmowały świat w inny sposób niż my teraz. Ich więź z przodkami była bardzo silna i nie widzieli nic dziwnego w tym, by mieszkać w twierdzy, która jest jednocześnie cmentarzyskiem ich praojców. Wręcz przeciwnie, uznawali to za wielki zaszczyt. Ciężko nam teraz pojąć ich podejście do życia. Z jednej strony uwielbiali swoje ceremonie i święta, a z drugiej lubili żyć surowo i bardzo praktycznie. Mówi się nawet o kuźniach, które były jednocześnie kuchniami, tak by nie tracić ciepła pieców tylko na jedną czynność. Świetnie, aha. Co ja mam teraz widzowie zrobić, ty? Nikt mi tu kurwa nie chce pomóc, halo. Nikt nie chce ze mną iść. Ja mam jakiś ten niepany miecz, sorry, że nie mam. Ja mam, nie ten, nie, lśniąca szpada. Kurwa, jaki miecz w ogóle pojebany. 260 damage'u. Holy shit. Ale nie, mam to ostrze Wozaka. No plus mam światło Vardhal. To nie szukamy światła Vardhal? Nie wiem. Widzimy się zaraz, widzowie, bo tutaj zostało lekko utknięte. O, widzowie. Uszedłem dosłownie wprost, jakby z tamtego miejsca przybyliśmy i tu otwarłem i tu były zamknięte te drzwi. Pomyślałem, kurczę, czemu nie mogę się tu dostać, o co tu chodzi? Próbowałem to przekręcić, się nie dało, więc przekręciłem to i się udało. I teraz możemy iść do przodu. Co tam znajdziemy? Pewnie w kurwę jebanych szkieletów. Jak to zazwyczaj mamy w zwyczaju tej grze komputerowej. Nie, nawet nie chce mi się widzowie. O, i zagadkę. Fantastycznie. To jest właśnie coś, czego uwielbiam w tej grze komputerowej. Może zróbmy tak. Ja ze 3 dni nie będę spał, a mi wtedy zagadka. Co wy na to? Też uważam to za genialnie dobry pomysł. Dobra, odpalmy tu wszystkie rzeczy. Żeby było trochę jaśniej. Jasne jak słońce. Mam nadzieję. Jest jakiś przełącznik. Czy każda ściana ma przełącznik? O! Przechy, spokojnie ty. Proszę się tu nie palić, aż tak. Tyk. Zbieramy ze szkielecika. Dobra, każda ściana ma przełącznik. Co to oznacza? Widzowie? Nie wiem. Jest taka zagadka. Teraz to rozkminimy. Czerwone, czerwone, żółte, żółte. No nie no, wygląda jak nie zagadka. Wygląda bardziej jak po prostu... że klikam jedno i się otwiera i później następne się drzwi otwierają. Specyficzne jedne drzwi otwierałem. Coś mogę bić, ale... Nie podoba mi się to fuj. Szkielet. Dlaczego mi się nie podobało? Bo to, że czegoś nie widzę, a mogę to bić, oznacza jedno. Zaraz się tu coś pojawi. Zostanę na dziurę. Okej. To i teraz pojawia się dalsza część zagadki, rozumiem, tak? No dobra, powiedzmy, że żółte. Okej. Otwieramy, cyk. Dobra, otwarłem. A! Rozumiem. Witam serdecznie, pala szkieleta maga. Czerwony i... O co chodzi? No kurwa, wy tak wstajecie jak pojebani zawsze. Teraz widzowie rozkminimy tę zagadkę. Też czuję, że nie prowadzę tego odcinka tak jak trzeba prowadzić. Trzeba widzowie poddymiać, ja wiem, że trzeba poddymiać. Ale ja się tu skupiam kurwa na 14 rzeczach naraz i mi się strasznie chce spać. Nie wiem dlaczego, znaczy no jest 12 i nie spałem, ale normalnie to wstałem o tego, jakieś północy albo coś takiego, więc... Jednocześnie chce mi się spać, ale jednocześnie nie chce mi się spać. To ciężkie do zrozumienia. Tak jakbym nie chce mi się spać, ale czuję się zaspany i śpiący. O. Myślę, że git to wytłumaczyłem. Dobra, żółte, czerwone w takim razie, tak? Żółte i czerwone. Żółte. Czerwone. Te żółte. I powinno być tamto otwarte chyba. Kurwa nie rozumiem ty. Jestem za głupi widzowie na to. Jak zwykle ze mnie debil widzowie. Widło wychodzi z worka. Jak są takie misje do wykonania. No dobra, tylko idziemy, w którą stronę my mamy iść. No możliwe, że tam. A i wszystkie naraz mam odpalić i co? Powinno... A, że w takiej kolejności, bo najpierw otworzę czerwone. Inne się zamkną. Później otworzę żółte. No nie? Ale na końcu otworzę niebieskie. I jednocześnie kliknąć naraz wszystkie dźwignie. Ale dzięki temu też otwarłem konkretnie jedną. Jest. Mission complete. Zobaczmy co tu będzie. Jest jakiś potwór, już mi się to nie podoba. Chodź tu, szkielet, cyk. Dziwne to jest to, że ja widzę ich HP zanim w ogóle zobaczę, że jest postać jakaś. Do zabicia. To jest szkielet. Tykę. Nic tu kurwa ciekawego. Ja nawet nie wiem co ja mam robić w takich dungeonach. Tak denerwuję. Nienawidzę takich dungeonów, bo ja nie wiem co ja mam tu robić widzowie. No ani tu nic nie powiem, co mam wam powiedzieć, co jadłem na śniadanie. Nie wiem co mam robić w dungeonach. Tak to zawsze mi coś się najdzie na myśl. Ja chodzę w tych dungeonach, to się skupiam. Zaraz niszczona zbroja. Nowy wpis. Jak to nowy wpis? Pokaż najpierw. No może. Informacje ogólne. Jedny z salwarka znalazł jakiś stary zniszczony patrz. Może z tą byłby w stanie coś z nim zrobić. A, czyli na razie go nie jestem w stanie założyć, czy jestem? Nie jestem, ale może z tą naprawi. Okej. Bufer. Lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo. U, 200 strzał to akurat fajnie. Kurczę, za duże widzowie te lokalizacje są. W pewnym momencie już mi się zaczyna nudzić. Za duże, kapkę za duże. Ta gra też jest kapeńkę, tak kapkę widzowie, kapkę za długa. Tak jak mi ludzie na rybandzie piszą. Troszeczkę za długie. Tak by gra... O i co się stało? Pociągłem za dźwignię i nic się... Jakby tutaj była giereczka troszeczkę krótsza, bardziej napakowana akcją, to by było lepiej. Jak my spędzamy tyle czasu, ja wiem, że to jest RPG, więc jakby wiadomo, że trzeba chodzić, zbierać rzeczy, na tym to polega. Natomiast jakby była trochę krótsza, wydaje mi się, że byłaby dużo lepsza. Też gra nam nie kazała na 100% ukończyć wszystkiego, ale misje były na tyle interesujące, że faktycznie chciałem to robić. Natomiast na przykład te dungeony, no wypierdalaj z tymi dungeonami jak najszybciej. Jak najkrótsze te dungeony bym poprosił. Dobra, spróbuję jeszcze raz pociągnąć za dźwignię. Może do 3 razy sztuka i coś się stanie. A teraz to nawet nie mogę. Ej, no nie mogę. Czemu nie mogę? No nie mogę. Czyli odpowiedź, nic się nie stanie, bo nawet nie możemy tego zrobić. Dobra, potkę i lecimy dalej po prostu. Mam nadzieję, że to będzie jakoś turbo OP zbroje i dostanę z 500 obrony. Na wszystko. I że to mnie popcha gdzieś dalej, bo to już mnie tak wkurzać zaczyna. Chodzę, nie wiem, gdzie ja mam iść. To tam dalej mam coś tu się znajdzie? Nie no. A wszystkie się teraz otwarły, tak? Aha, no to przynajmniej znamy odpowiedź, że nie. Już nic więcej nie ma. Jedna zagadka rozwiązana, spoko. To co dalej? Jakby... To była ostatnia lokalizacja, która mi przychodziła do głowy, w której byliśmy w stanie coś zrobić. Dalej wydaje mi się, że Niwuja. Tu już jak zwykle szkielet bombę chilluje po prawej stronie. Idziemy do stołu, no może wtedy wpadnie na jakiś pomysł. Hej! Okaże się, że na tej zbroi jest kurwa znak. Stary zniszczony pancerz. Co robić dalej? Myślisz, że byłbyś w stanie go naprawić? Wygląda, jakby od setek lat leżał nieużywany. Co prawda nie jestem wybitnym płatnerzem, ale chętnie bym wypróbował kilka technik. Stop, z którego został wykonany, wydaje się niezwykle twardy, ale widzę kilka ubytków i osłabionych miejsc. Niczego jednak nie obiecuję. Jeśli pancerz zamieni się w stertę nieużywalnego złomu, to za to nie odpowiadam. To jak? Zainteresowany? I tak nie mam nic do stracenia. Spróbuj go naprawić. Jakiś czas temu znalazłem księgę opisującą kunszt płatnerzy z Vardhal. Wygląda na to, że od wielu wieków wykonywali pancerze w ten sam sposób. Oj, to pomoże mu. Uważam, że w warsztacie trzeba eksperymentować. Może znajdziesz tam jakieś wskazówki, jak przywrócić go do dawnej świetności? Jasne, czemu nie? Mogę spróbować tchnąć w niego nowe życie. Pamiętaj, potrzebuję przepisu i wszystkich materiałów poza surową stalą. Tej mam tutaj pod dostatkiem. Materiały wspomniane w książce? Nawet nie wiem, o czym on mówi. Ale wiesz, kurwa, nie ma sprawy. Nieźle! Teraz będziemy mogli zacząć pracę. Nieźle! Jak idzie naprawa pancerza? Nieźle, ale szłoby jeszcze lepiej. Dobra, ukończ proszę naprawę mojego pancerzyka. Gdy stanąłem na jednym z kręgów takich jak ten... No dobra, no właśnie tu już nic nie ma ciekawszego do napisania. W sensie nic nie jest napisane. Ciekawszego by było do napisania, na przykład o, znalazłem miecz, muszę się udać z powrotem, wypierdalamy. To było na przykład ciekawe. Ale nie mamy takiej informacji. Jak tam zbroja gotowa? Down. Nieźle. Aha. I będziesz to całe kurwa wieczór naprawiał. I to ja naprawdę nie wiem, co ja mam teraz widzowie zrobić. Wiem, że jest i tak 40-48 minut odcinka. To by było na dzisiaj tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Zostawcie lajka, komentarz, suba. Sorry, ale ja po prostu kurwa nie umiem gadać. Jak się skupiam na dungeonie, jestem w takiej sytuacji, w jakiej jestem. Czyli jest trochę strasznie, coś tam mnie atakują potwory. Ja muszę poudawać, że jestem gigakoksem. Po prostu nie umiem w takiej sytuacji w jakiś logiczny sposób zamieniać słowa na zdania. Hej, ty! Więc po prostu często nic nie mówię i na utkanej się gramy sobie w grę i budzimy Sharonowicz. Tak, teraz podnosimy tutaj ten szkielet, zabijamy szkieleta, rękę szkieleta. No więc mam nadzieję, że wybaczycie i co widzowie, zostaw like, komentarz, suba i widzę swoje błędy, więc to jest najważniejsze. Padnij na Twitcha, tam giga, streamujemy i poddymiamy i co? Jeżeli mań to założył 4000 osób widziało, a ty jeszcze nie, co? Na razie widzę, widzimy się w następnym odcinku, pozdro!